dzisiaj przygotowałem dla Was zbiór informacji na temat najnowszej części Thora, która jest chyba najbardziej wyczekiwanym filmem, albo jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów w kolejnej fazie MCU, no przynajmniej przeze mnie. Co już wiemy na ten moment o Thor Love and Thunder? Zapraszam do oglądania. Na początku może powiem Wam nieco bardziej podstawowe informacje na temat filmu. W głównej roli oczywiście nie zabraknie Chrisa Hemswortha i na całe szczęście za kolejną odsłonę serii bierze się ponownie Taika Waititi, który stoi za Thorem Ragnarokiem. Wszyscy wiemy, jak obecnie wygląda sytuacja na całym świecie i jak z miesiąca na miesiąc zaskakuje nas negatywnie rok 2020. Wpłynęło to praktycznie na wszystkie daty premier, w tym także właśnie na Thora. Jeżeli sytuacja nie ulegnie większej zmianie albo w lipcu nie najadą nas kosmici z innej galaktyki, to premiera Thora odbędzie się 18 lutego 2022 roku w Polsce, czyli za niecałe 2 lata. Wiemy już, że ponownie zobaczymy tutaj Chrisa, a co z resztą bohaterów? Taika Waititi kilkukrotnie zdradzał już drobne informacje odnośnie produkcji na swoich social mediach. Pewnego razu zaprezentował nawet grafiki koncepcyjne postaci Mika, który okazał się być kobietą. No i trzeba przyznać, że grafiki prezentują się naprawdę nieźle. Dodatkowo nie mógł pominąć Korga, w którego co więcej sam wciela się na planie. Tym razem nie tylko zobaczymy go ponownie, ale też ma być go znacznie więcej na ekranie, a my mamy dodatkowo zagłębić się w jego kulturę i być może także w nowy wątek miłosny z jego udziałem. Zresztą podobna sytuacja ma mieć miejsce w przypadku Rocketa i trzeciej części Strażników. Tessa Thompson również powróci w Love and Thunder jako Valkyria, a co z Hulkiem? Jego postać nie została jeszcze potwierdzona, ale z racji na jego obecność na live'ach, to znaczy nie jego obecność jako Hulka, tylko Marka Ruffalo, który wciela się w jego postać, możemy się domyślać, że pojawi się w kolejnej części. Zresztą czemu mieliby rezygnować z tej świetnej relacji dwójki głównych bohaterów? No to wiemy już, kto prawdopodobnie powróci, a co z nowymi postaciami? Zanim Taika zabrał się za tą serię, dostaliśmy dwa filmy, które spotkały się z mieszanymi odczuciami. Tak samo jak wątek miłosny między Thorem a Jane Foster, który później został porzucony. Jednak teraz na świeżo wątek powraca i to z przytupem. Bo okazuje się, że Natalie Portman nie tylko powróci jako Jane, ale stanie się także żeńskim wydaniem Thora. Nie wiem, czy jest to akurat dobry kierunek, no ale zobaczymy, jak to wplecą fabularnie w całość. Powiewem świeżości ma tutaj być także Christian Bale, który wcieli się w Villana, czyli czarny charakter, z którym zmierzą się nasi bohaterowie. A kim konkretnie będzie, tego niestety jeszcze nie wiadomo. Co prawda to pasuje do tego, o czym mówiłem przed chwilą, ale ujęło mnie to na tyle, że postanowiłem dać im oddzielny punkt. Im, bo mowa tutaj o kosmicznych rekinach, które zostały potwierdzone i pojawią się w czwartej części Thora. Pojawiły się już wcześniej w komiksach jako Star Sharks i są mocno powiązane z wątkiem drużyny X-Men, co jednocześnie daje nam jakąś nić powiązania z włączeniem X-Menów do całego MCU. A to jednocześnie może oznaczać, że Bale wcieli się w postać Gora, który w komiksach był zabójcą bogów, a jego akcje finalnie doprowadziły do tego, że Thor stał się niegodny podniesienia Mjolnira. Co ostatecznie przyczyniło się do wprowadzenia Jane Foster jako nowego Thora. Brzmi znajomo? Taika dodał też, że przy kolejnej odsłonie z tej serii Ragnarok będzie wyglądał bezpiecznie i tym razem ma się dziać 10 razy tyle co tam. Mówił, że pomysły do filmu są wdrożone tak, jakby zapytać 10-latka, co by chciał zobaczyć na ekranie i praktycznie na wszystkie jego propozycje się zgadzano. Wiadomo, że każdy twórca będzie mówił podobne rzeczy na temat swojego filmu, jednak myślę, że Taika mógł zyskać już trochę naszego zaufania i można mu w to uwierzyć. Teraz trzeba tylko trzymać mocno kciuki, żeby te wszystkie pomysły zostały wdrożone do filmu i to z sukcesem. Z dodatkowych informacji został jeszcze zaprezentowany nowy ziemski Asgard, który został ulepszony o pas startowy dla statków, co prezentuje się dziwnie i świetnie. Twórca dodał też, że nie mamy oczekiwać tutaj grubego Thora, tylko jego standardową, wysportowaną formę, co jak najbardziej ma sens. A co ze strażnikami? W tym temacie dużo, a właściwie nic się nie zmieniło. Zostajemy tutaj z poszlaką w formie wywiadu z Vinem Dieselem, który poniekąd potwierdził ich obecność w nowej części Thora, co miałoby być kontynuacją ich wspólnego wątku na koniec Avengers Endgame.
Mam nadzieję tylko, że to nie będzie wyglądało tak, że zobaczymy ich wspólnie na początku, a po 5 minutach każdy rozejdzie się w swoim kierunku, tylko że pobędą na ekranie razem przez dłuższą chwilę. I w ogóle żałuję, że nikt nie podjął się jeszcze stworzenia osobnego filmu Asgardians of the Galaxy, no ale cieszmy się, że dostaniemy chociaż to. Mam nadzieję, że takie podsumowanie informacji o jednej z ciekawiej zapowiadających się produkcji Marvela przypadło wam do gustu. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Oceny, komentarze, subskrypcje itd., itd. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.